Drodzy słuchacze, dziś przeczytamy sobie bajkę i to nie byle jaką bajkę. Otóż bajka powstała na rzecz wsparcia zbiórki dla 2-letniego Mikołaja, a dokładniej na terapię genową w walce z chorobą SMA i jego dalszą rehabilitację. Bajkę Rycerz Mikołaj pokonuje smoka możecie nabyć poprzez skarbonkę na stronie siepomaga.pl, gdzie cała zebrana kwota zostanie przekazana właśnie na poczet zbiórki Mikołaja. Tymczasem zapraszam do odsłuchu fragmentu bajki. Mijały kolejne dni. Mikołaj codziennie rano wołał swoich rodziców i mówił im, że smok coraz mocniej go związuje. I choć smoka wcale nie było widać, rodzice chłopca wiedzieli już, że to poważna sprawa. Martwili się bardzo, ale nie wiedzieli, co począć. Pewnej nocy Mikołaj spał bardzo niespokojnie. Gdy obudził się rano, jak zwykle zawołał rodziców i poprosił, żeby pomogli mu wstać. Ale tym razem chłopiec nie był tak smutny jak zwykle. Mamo, mamo, w nocy odwiedziła mnie wróżka! Zawołał radośnie. Jaka wróżka? Z niedowierzaniem zapytali rodzice. Dobra wróżka! Była piękna, miała na sobie niebieską sukienkę, na której były obrazki z naszych wycieczek. W ręku trzymała kolorowe pawie pióro, a na głowie miała wianek z polnych kwiatów. I co ci powiedziała? Dopytywał tata. Powiedziała mi, że można pokonać smoka, który mnie odwiedza i nie pozwala mi się bawić, chodzić i łobuzować. Jak to zrobić? Zapytała mama. Powiedziała mi, że teraz muszę stać się dzielnym rycerzem. Jednak sam smoka nie pokonam. Żeby zwyciężyć, będę potrzebował wielkiej drużyny, która pomoże mi zrobić zbroję. Smok przestraszy się tej zbroi, ucieknie i nigdy więcej do mnie nie przyjdzie. Ale taka zbroja będzie bardzo ciężka, zauważył zmartwiony tata. Nie, tatusiu, ta zbroja będzie bardzo lekka, ale musi być wykonana z serduszek. Bardzo wielu, wielu, wielu serduszek podarowanych przez bardzo wielu, wielu, wielu ludzi. Jak dużo serduszek potrzebujesz, synku? Aż 9 milionów, odpowiedział Mikołaj. Rodzice posmutnieli i zaczęli zastanawiać się, skąd wziąć tak wiele serduszek. Ale nie poddawali się. Przecież byli tak samodzielni, jak ich synek Mikołaj. Poprosili babcię, aby przez jakiś czas zaopiekowała się ich walecznym rycerzem. Spakowali bagaże i wyruszyli w świat na poszukiwanie drużyny rycerza Mikołaja. Odwiedzili wiele miast i wsi. Pytali każdą napotkaną osobę, czy nie zechciałaby dołączyć do drużyny rycerza Mikołaja. Każdego, kto chciał pomóc rycerzowi w walce ze smokiem, pytali, ile serduszek na zbroję może przygotować. Żebyście sami mogli się przekonać, jak dalej potoczy się ta historia, zachęcam do odwiedzenia właśnie skarbonki na stronie siepomaga.pl. Jeżeli możecie, wpłacajcie każdą kwotę i mam nadzieję, że uda nam się pomóc. Jeżeli również macie ochotę, możecie popchnąć tę zbiórkę dalej poprzez właśnie nagranie fragmentu bajki, którą otrzymacie przy okazji waszej wpłaty na właśnie się pomaga, udostępniając później wasze nagranie, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, TikToku, gdziekolwiek. Każda pomoc się liczy. W imieniu organizatorów zbiórki dziękuję wam wszystkim za pomoc i mam nadzieję, że ten odcinek minimalnie choć przełoży się na faktyczne wsparcie finansowe dla Mikołaja. Także dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia już w przyszłych, bardziej regularnych i standardowych odcinkach dla kanału Zaczytane. Na razie, cześć!